Ludzie na drodze! Siemaneczko, jestem Luzek, zapraszam was na kolejny odcinek. Dzisiaj sprawdzimy sobie następny zwiastun gameplayowy Need for Speed'a Unbound. Zanim przejdziemy dalej, zostawcie łapę w górę oraz suba i zobaczcie, twórcy podzielili się nowym zwiastunem gameplayowym, ponoć dłuższy niż poprzedni, jeszcze go nie przeglądałem. I nowych informacji mam raz, dwa, trzy, cztery przed nami. Swoją drogą mega cię cieszę, że pokazują gameplay, że nie wstydzą się swojej gry i nie pokazują cały czas cinematików, które nic nie wnoszą, tylko faktycznie pokazują to, co jest w grze. Znaczy, że wierzą w to, że ona będzie naprawdę dobra. Ale ja już siedzę cicho, przejdźmy do gameplayu. Co to jest? Wow. I teraz standardowo puścimy sobie gameplay w zwolnionym tempie, będziemy przeglądać, powiedzmy, klatka po klatce to, co zobaczyliśmy, bo faktycznie jest dużo dłuższy, dużo więcej treści się pojawiło na tym gameplayu i zwiastun bardzo mi się podobał, powiem wam. Fajna muzyka, ale już widzicie, że tych elementów komiksowych, które okazuje się, że można będzie jednak wyłączyć, jeśli ktoś nie będzie chciał, te takie dodatki do samochodu, jakieś dymy i tak dalej, widzicie, że teraz jest ich trochę mniej, no nie? Tutaj nawet przez chwilę ten Lotus Exige jechał sobie drogą i widzicie, że on zostawiał za sobą dym od tego deszczu. Normalny, tak? Tutaj już widzicie, że nie ma tych takich efektów, zwłaszcza na początku. Przez chwilę, jak samochód wchodził w drift, to jest chyba Elis zresztą, nie wiem, dajcie znać w komentarzach koniecznie. W każdym razie, jak wchodził tam w drift, to było widać przez chwilę taki dym, za chwilę do tego przejdziemy. Widzicie tutaj, to nie jest właściwie dym, to jest taka mgiełka od wody, no nie? Jedziemy sobie dalej i zobaczmy, co tu się stanie. Więc mamy, to jest chyba japońska dzielnica albo coś takiego. Mamy tutaj takie stylowe i typowe dla japońskiej dzielnicy lampiony. Bardzo fajnie. Ok, jedziemy sobie dalej i mamy blokadę drogową. Tutaj od razu, jak to zobaczyłem, to skojarzyłem sobie Need for Speed Most Wanted. Jakoś tak, wiecie? Jak się pojawiła ta blokada drogowa. Przez chwilę było widać tam jakieś efekty spod kół. No i tutaj widzimy, że za samochodem są te takie charakterystyczne, trochę dla NFS-ów, ślady za światłami, które ja bardzo lubię w Need for Speedach. Tutaj widzimy, że mamy znowu Fordy, Raptory bodajże i mamy kolczatki, na które będzie trzeba uważać. Z tyłu jedzie też Corvetta, ale już ta nie najnowsza, ale nowa. No nie? I tutaj widzicie dym spod opon, który wygląda komiksowo, ale też tych efektów nie ma za wiele, akurat w tej scence, prawda? Tutaj sobie ten Lotus wszedł jakoś tak dziwnie bokiem. Outdrive the cops. Takie będziemy mieli
wyzwanie w NFS-ie, ale to jak w każdym NFS-ie, no nie? Czyli będziemy musieli uciekać gliną oczywiście. Tutaj jakiś włączył nam się efekt wchodzenia w nadprzestrzeń czy coś. I mamy trochę więcej interfejsu, który niestety wam trochę zasłania. Zobaczcie, teraz mamy już gameplay w naprawdę fajnej jakości, także dużo więcej widać. Tak wyglądają zderzenia z czymś, nie? Czyli nam się ten obraz cały tak gliczuje. Znaczy, zastanawiam się, bo te samochody wydają się jakby prowadziły trochę inaczej niż w poprzednim NFS-ie. Zobaczcie, że on się już rusza. Przez chwilę się ruszał, no nie? Jak samochód jechał, także zniszczenia samochodu będą i wygląda na to, że są całkiem dotkliwe, jeśli chodzi o aspekty wizualne. Teraz chyba jest... Ale właśnie, to jest rzecz, na którą ja zwróciłem szczególną uwagę. Ludzie na drodze! Wow! To jest coś... Ja nie pamiętam, żeby kiedykolwiek w Need for Speedzie byli jacyś ludzie na drodze. To jest autentycznie zajebista nowość. W The Crew 2 byli ludzie... No tutaj trochę widać taką inspirację The Crew 2, no nie? W tym Need for Speedzie i te komiksowe efekty i tak dalej. No i teraz ci ludzie na drodze, to jest bardzo ciekawe. Widzicie, ten człowiek tak jakby w ostatniej chwili ucieka spod wrzeszczącej maski tego samochodu. Właściwie to maskę ma z tyłu, nie? Wiemy, że... Lotus ma silniki z tyłu. Tutaj znowu jakaś gościówka sobie uciekała, tu jacyś ludzie. Ja podejrzewam, że tu tłumów nie będzie, no nie? Ale widzieliśmy już, że podczas dnia będziemy mogli się ścigać. Do tego zaraz dojdziemy. Natomiast stoją tutaj jacyś ludzie i zobaczcie, oni podczas pościgu gdzieś tam na bok uciekają. To jest, kurde, ciekawe. Są ludzie na chodnikach. To jest nowość. Ja nie pamiętam, w którym Need for Speedzie byli ludzie na chodnikach. Jeśli w którymkolwiek byli, nie? W grach wyścigowych nie jest to jakaś nowość, ale tego nie ma nawet w Fordzie. W Fordzie ludzie są w festiwalach, no nie? Zobaczcie, tutaj sobie gdzieś ludzie chodzą. No, dla mnie bomba, podoba mi się to. Tutaj znowu widzimy te efekty, tutaj przy kołach jakieś efekty. Grafika wygląda bardzo ładnie. Zresztą widać tutaj szczegółowe miasto Chicago, to ma być imitacja Chicago, prawda? Tutaj mamy znowu pościg z korwetą. Okej, okay. Charakterystyczne efekty Need for Speedowe. I tutaj w zwolnionym tempie można dużo rzeczy się dopatrzeć, prawda? I tutaj mamy ten taki efekt. Widzieliśmy już w poprzednich zwiastunach więcej tego typu efektów, które będziemy mogli sobie pododawać. I to są takie rzeczy kosmetyczne, jak skórki postaci na przykład, albo skórki na broń w Counter-Strike'u, nie? To już wam mówiłem wcześniej. Także myślę, że do tego szybko się przyzwyczaimy, a jak ktoś będzie chciał, to nie będzie tego używał. Ale podejrzewam właśnie, że dużo osób będzie korzystać z tych opcji. Zaufajcie mi, to zobaczycie. I lecimy właśnie z tym hardkorowym pojazdem. To jest... To ciężko uwierzyć, co to jest, ale to jest chyba... Ford Crown Victoria. Przynajmniej tylne lampy ma od Victorii. Wow. Samochód jest totalnie przerobiony. Zobaczcie, jaki tuning w ogóle. Turn up the heat. I tutaj mamy w ogóle jakiś... Ja pierniczę. Jakiś kit car się z tego zrobił. Wygląda jak Crown Victoria, no nie? Pewnie niektóre samochody będzie można przerobić mocniej, inne słabiej. Albo będzie to już taki gotowiec, którego będziemy mogli złożyć. Okej. Okay. Co tu mamy ciekawego? Znowu są ludzie na poboczach. I zobaczcie, tutaj mamy też komiksowe twarze na tej liście, no nie? Osób, z którymi się ścigamy. Tutaj widzimy, że komiksowa postać też jest w samochodzie, podczas gdy normalnie się tym samochodem ścigamy. I mi się bardzo to podoba. Podoba mi się to bardzo. Naprawdę. Dobra, jedziemy sobie dalej. Tutaj widzimy taki komiksowy dym. No mam nadzieję, że dym będzie można zrobić też normalny. No, nie wiem, czy mi się to podoba do końca, czy nie. Zobaczymy. Tutaj znowu mamy pościg z korwetą. Rozglądam się, patrzę bardzo dokładnie, co my tutaj mamy. To jest chyba Crown Victoria. A jak od przodu to wyglądało? Bo nie zwróciłem uwagi. Od przodu w ogóle... Nie no, jest tutaj znaczek Forda. Nie wiem, co to za auto. Nie mam pojęcia, kompletnie. Jedziemy dalej. Tutaj chyba mamy, ja w poprzednim odcinku wam mówiłem, że nie wiem, co to ten pasek oznacza, ale to jest prawdopodobnie pasek wytrzymałości samochodu. Tutaj widzimy, że mamy dodatkową butlę nitra jeszcze. Tu mamy... Może to jest pasek wytrzymałości? A może... Nie wiem. Teraz nie wiem. Ale samochód jest chyba niezniszczony, więc to by był pasek wytrzymałości. A, to jest akurat mało ważne, no nie? Jedziemy sobie dalej. Co my tutaj mamy? To był jakiś wyścig z
Zobaczcie, to są tutaj okrążenia, to jest wyścig z policją. Nie, też nic nowego. Tutaj widzimy jakieś nowe samochody na pobocze. Miasto bardzo mi się podoba. Zobaczcie, tu są jakieś fajne takie cienie od słońca. Grafika wygląda dobrze, ale czy jest to jakaś ewolucja, rewolucja w stosunku do poprzedniego Need for Speeda? Ciężko powiedzieć, co? Śpieszmy trochę. Cop taken down, czyli jak samochód się rozbije o samochód ruchu ulicznego, no to wtedy zostanie zniszczony, jeśli go dotkniemy. To też jest nie nowa mechanika. Tutaj mamy Mercedesa S63 albo coś takiego. Tu mamy śmigłowiec. Śmigłowiec chyba nie było go w poprzednim. Nie, dobra, były śmigłowce w poprzednim NFS-ie w hicie. Muszę sobie zagrać w hita i poprzypominać to wszystko. Wiecie, jak tam się grało? Co się tam robiło? Okej, okay, tutaj mamy ciekawe menu. Tutaj mamy kalendarz z czymś. Bucket 0 dolarów. Tutaj mamy challenge. Grand Notre Dame. Co to jest? O, tutaj mamy kalendarz z czymś, chyba z jakimiś zawodami specjalnymi. Tu mamy jakieś kwalifikacje. Może ja wam odsłonię, żebyście więcej widzieli. Tutaj musimy chyba zapłacić, żeby wziąć udział w jakichś zawodach albo coś takiego. I mamy do wygrania GTR Premium Edition z 17 roku. Bardzo ciekawa sprawa. Okej, okay, tutaj mamy Mercedesa, Eclipse'a, słuchajcie, i zaczyna się wyścig. No i właśnie jak oglądałem sobie ten zwiastun, to zwróciłem uwagę na to, że samochody trochę inaczej się prowadzą w tym Need for Speedzie. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz, ten moment, kiedy zaraz samochód zderzy się z drugim samochodem. Tutaj mamy Mustanga, o, a co to jest? Czy my mamy czarną listę albo coś takiego? O, tutaj mamy porę dnia. No dobra, grafika chyba wygląda trochę lepiej niż w poprzednim NFS-ie, ale to wygląda jakby to był ten sam silnik co z poprzedniego NFS-a. I tutaj nie wiem, czy to jest jakaś niedoróbka, czy ktoś specjalnie tak zrobił, czy o co tu chodzi, ale no co jest z tym Mustangiem, no co jest, kuźwa. Patrzcie, jak te koła są wklęśnięte w nadkola. Gdzie jest jakiś spas, jakiś pomysł na to? O co chodzi? Podczas montażu zauważyłem jeszcze jedną ciekawą rzecz. Zwróćcie uwagę na Mustanga. Tutaj przed wyścigiem koło jest idealnie spasowane z nadkolem, super. Ale już w wyścigu jest niespasowane, jest totalnie wklęśnięte, jak widać, no nie? I ten sam wyścig... I znowu koło jest spasowane z nadkolem. Także jeszcze raz. Początek wyścigu jest spas. Dalej wyścig tutaj mamy i nie ma spasu. Jeszcze specjalnie pokazali to z boku. What the fuck? I zderzenie z Nissanem i znowu jest spas. To wygląda jakby był ten sam wyścig, ale w pewnym momencie ktoś się skapnął, coś z moimi kołami jest nie tak. Dobra, czekaj, wpiszę ci coś w konsoli i cyk, i naprawił mu koła, no nie? Tak, żeby następna część filmu była... Ja nie wiem, czemu nie nagrali tego od nocy, czy jest, wiesz, gameplay jak każdy inny, no what the hell. Nie rozumiem, no ale taki mały szczegół. No tutaj mamy Nissana 350. O! Właśnie to jest ten moment, na który chciałem wam zwrócić uwagę. Zobaczcie, tutaj jest takie dosyć mocne uderzenie tego samochodu w tego Nissana. I tutaj trzeba narzucić pewną historię, dlatego że za tę grę wzięli się ludzie z zupełnie innego studia niż ci ludzie, którzy tworzyli poprzedniego Need for Speeda hita. Poprzedniego Need for Speeda hita tworzyło bardzo fajne studio Ghost, a tego nowego Need for Speeda tworzy takie już dosyć znane z tego, że tworzą bardzo dobre gry wyścigowe studio Criterion. Bardzo trudne słowo po polsku, ale no. Takie to studio teraz tworzy tę grę i to studio prawie zawsze tworzyło gry wyścigowe z fajnym prowadzeniem poza Need for Speedem Most Wanted z 2012 roku. Tam kompletnie nie potrafiłem jeździć, ale poza tym macie Burnout Paradise, macie Need for Speed Hot Pursuit z 10 roku. Fantastyczne ścigałki i naprawdę świetnie się tam będziesz bawił, jeżdżąc arcade'owo oczywiście, to nie są symulatory, ale zobaczcie, co się dzieje z tym Nissanem, kiedy Mustang go zderza. To jest, myślę, że wyznacznik tego, że trochę... Okej. Zwróćcie uwagę teraz na tego Nissana na chwilkę. Patrzcie, patrzcie. Zwróćcie uwagę, co się z nim dzieje.
Nie, tutaj widać, że jeszcze gra nie jest skończona i bot zachowuje się w dziwny sposób, oczywiście. Ale to zderzenie tutaj zwróciło moją uwagę, że trochę inaczej samochody reagują na te zderzenia. Nie wiem, może mi się wydaje, ale to świadczy trochę też może o tym, że ta fizyka została nieco zmieniona. Mam nadzieję, że na plus w stosunku do Hita, gdzie generalnie nie było tak źle, ale i tak nie było dobrze. Znaczy było lepiej niż w poprzednim Need for Speedzie Paybacku. Okej, to już koniec zwiastuna. Wow, myślałem, że jeszcze coś będziemy mieli tutaj ciekawego. I w ogóle od początku tego zwiastuna, jak go oglądałem, to sposób, w jaki ten samochód wchodzi w ten poślizg, mam wrażenie, jakby to wyglądało trochę inaczej niż w poprzednim Need for Speedzie. I mam nadzieję, że na plus tego nowego zderzenia wyglądają tak. Okej, tutaj ten poślizg trochę wygląda podobnie jak do Hita. Ciężko powiedzieć, nie? Ciężko, kurde, zgadnąć, co tu się właściwie wydarza. Teraz jak mamy tą taką... O, ten drift wygląda jakoś tak inaczej, nie? Trzeba naprawdę... ja chyba muszę Hita od nowa przejść całego na jakimś streamie i sobie przypomnieć, żeby na następny zwiastun, który się pojawi niebawem, żeby już być lepiej przygotowanym pod tym kątem. Bardzo podobają mi się lampy w tym eklipsie, ale tu jeszcze jedną rzecz przegapiłem. Wiemy, że w Need for Speedzie jest... Był zajebisty tuning. Co to kuźwa jest tutaj? Teraz mamy do Nissana Fairlady jakieś spoilery z przodu, tutaj takie lotki, wielki spoiler z tyłu, ale co najważniejsze, wydechy są po boku, do góry i ukształtowane w serca. Słuchajcie, widzicie to? Zwróćcie uwagę, jak płomień z tego Nissana tam wylatuje w pewnym momencie. Zobacz. Tutaj, w tym momencie. Oh my god. Tak, tuning na pewno będzie tutaj przesadzony. Przez chwilę chyba pojawił się Civic. O, tutaj był, nie? Widzieliśmy, że jest... Zresztą listę samochodów możemy sobie już sprawdzić na stronie Need for Speeda, którą wam pokazywałem na początku. Bardzo podoba mi się wstęp, bo to jest chyba wstęp do wyścigu, no nie? Tutaj zwróćcie uwagę na to. Widzicie? Podoba mi się. Szybko, zwięźle i na temat, tylko co z tymi nadkolami. Tak, tutaj widzicie Civica, długie klasy, tam z przodu mamy E30 chyba, tam jakiś w ogóle przerobiony samochód. No, ciekawie to wszystko wygląda, ale na pierwszy rzut oka też znowu jest bardzo dużo podobieństw do Hita. Mam nadzieję, że nowe miasto będzie ratować tutaj sytuację, bo chcielibyśmy poczuć się jak w undergroundzie. Mam nadzieję, że nowe studio tworzące Need for Speeda nie zawiedzie, chociaż Criterion, który jest tutaj rozpisany, wchłonął część ludzi z Ghost Games i Need for Speeda kiedyś tworzyli zresztą, nie? Tak jak wam wspomniałem. Okej, dobra, czekamy na kolejny zwiastun. Dajcie znać, co o tym myślicie. Trzymajcie się, do następnego. Hejas!